piszemy w komentarzach, jak pies powinien się nazywać. Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Dzisiaj oczywiście gram na Hofbergmanie i jest ze mną mój serdeczny przyjaciel, Dziadziuś. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siemaneczko, moi drodzy, słuchajcie, tak w kwestii informacyjnej, to z Dziadkiem doszliśmy do porozumienia i jednak odcinki nie będą wychodziły na kanale równo na obydwu naszych kanałach, tylko zrobimy to troszeczkę inaczej. We wtorki będziecie mieli odcinki na moim kanale, czyli na kanale Karol Gra, a w czwartki będziemy mieli odcinki na kanale Dziadka, czyli Time Emperor. Wtedy wydaje mi się, że będzie to... Znaczy, tutaj doszliśmy do takiego wniosku, łącznie z waszym feedbackiem, który pisaliście, że tak trochę nie bardzo oglądać to samo na dwóch kanałach, dlatego właśnie będziecie mieli... też postaramy się zrobić jedną playlistę, żebyście mieli te wszystkie odcinki mimo wszystko i tak na jednej playliście, ale... Każdy odcinek będzie wychodził jakby u mnie osobno, z czego innego, i u Dziadka wyjdzie też następny odcinek wtedy też z czego innego. Dokładnie, ułatwi wam to oglądanie, nie będziecie powtarzać. Myślę, będziecie bardziej zadowoleni. Nie wiem, czy trochę nie namieszałem, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Wtorki nie. U mnie, czwartki u Dziadka, tam będziemy się imprezować, tam będziemy się bawić. No i Dziadku, może powiedz, co my dzisiaj mamy zaplanowany na nasz odcinek, który... Co tutaj dzisiaj będziemy mieli do roboty? Słuchajcie, dzisiaj na odcinku planujemy z Karolem kupić sobie ogródek. Tak? No i żeby ten ogródek kupić, to jest jedna rzecz, ale potrzebujemy parę rzeczy, żeby jeszcze ten ogródek później przywrócić do życia. Bo w tej chwili jest martwy i musimy kupić sobie nawóz. Tutaj zakupy dzisiaj będzie sprawował Karol, także zobaczymy, jak mu pójdzie. Dopingujcie Dokładnie. Go mocno. Moi drodzy, wchodzimy w obiekty i tutaj mamy consumer goods. I to są takie worki 40-kilowe, 40 litrów tak de facto, nie 40 kg. Więc tak można by było przejść, że to są takie 20-kilogramowe woreczki. Także bez problemu możecie sobie dźwigać, bo to gdzieś tam nie przekracza waszych norm kręgosłupowych. Także możemy sobie kupić kilka sztuk takich worków i z tego, co tutaj nam się wydaje, to 4 takie worki nam wystarczą. My też będziemy to transportowali dzisiaj w dosyć nietypowy sposób i za chwileczkę zobaczycie w jaki. A już wskakuję. Może Dziadek opowiesz coś o naszych środkach lokomocji, jak to wygląda, skąd się wziął pomysł na to, żeby właśnie w taki sposób tutaj przewozić te woreczki. Środek lokomocji to, jak widzicie, rowery, które dodał tutaj Andy na tą mapkę. Bardzo fajny środek lokomocji. Do tego mamy rewelacyjne wózeczki, na które możemy zapakować właśnie nasze worki z nawozem. Zresztą nie tylko worki z nawozem, bo tutaj tak na dobrą sprawę, słuchajcie, wchodzą również małe kostki, słomy czy siana, także tutaj spoko. No i stwierdziliśmy z Karolem, że kto ostatni na gospo, ten będzie wywalać gnój. No i tak Karol stwierdził, że jestem starszy, nie dam rady i tak dalej, ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ale to też kwestia tego, że paliwo strasznie drogie, nie? Tam 7 zł za litr ropy, no to szkoda jechać ciągnikiem po cztery woreczki. To też swoją drogą. Nie wiem, moi drodzy widzowie. Ja powiem tak, jak wygram... Widzisz jak mnie buja? Jota tak, nim widzę, jak widzę, szatan. Jak szatan. No po prostu tak. ty zachowujesz się jak kolarz na mecie wyścigu, tak wiesz, na jedną, na drugą stronę przechylasz. Aha, nie, tak giba. No, poniekąd. Znaczy ja powiem tak, jak Dziadek wygra, to mówię od razu, że będę się tłumaczył tym, że nie chciałem mu robić przykrości. O, chyba nic z tego nie będzie, bo właśnie... Panie, zobacz, jest fizyka normalnie, jak wiesz, jak w samochodzie. Wiesz, jak hamujesz, to cię może wywalić. Ładnie. Dokładnie, ja już się przewróciłem na takim rowerze, także łokcie musiałem leczyć. No, ja też pamiętam, miałem ciekawą przygodę z rowerem, jak mieliśmy taką ścieżkę w takiej dróżce w lasku i po jednej stronie był taki płot drewniany,
a po drugiej stronie były drzewa i tam był taki kawałek tego właśnie, no. Taki odcinek, gdzie było dosyć wąsko i kierownica mi utkwiła w jednej pomiędzy sztachetami. No nie skończyło się to dla mnie zbyt dobrze, troszeczkę się poobdzierałem, ale no na szczęście rower był cały, płot już nie do końca, bo taki stary płot był. Także pamiętajcie, jak na ciasno, to nie takie jakieś dziury w płocie. Gdzie ten ogród? Tutaj dalej, nie? O, tutaj mamy ogród. Jeszcze kawałeczek. Słuchajcie, każdy na pewno miał jakieś przygody rowerowe. Możecie oczywiście w komentarzach tutaj podrzucić nam wasze jakieś przygody ciekawe. Patrzcie, dziadka, jak się giba. No. Ach, udało się, jakoś dotarłem, ale powiem szczerze, że strasznie mi serce wali. Słuchajcie, strasznie. No, bo my już mamy kupiony ten ogród, tak? Ty kupowałeś, rozumiem. Wiesz co, zaraz sprawdzimy, czy my mamy kupiony. Według mogłem mnie... Mogłem furtkę otworzyć. A, no tak, mogłeś furtkę otworzyć. Dobra, dobra, widzicie? Czasami a tak pamiętasz, ile kosztuje? Słuchajcie, 27 tysięcy z jakimś malutkim haczykiem. Kosztuje ogród, także nie są to jakieś straszne pieniądze. Na początek nas było stać, a że lubimy trochę pojeść warzyw i owoców, to tak stwierdziliśmy z Karolem, że fajnie będzie. Dobra, na razie może choć zaniesiemy sobie to tam pod tą naszą szopkę, albo tak? Przynajmniej dobra. Ja zaniosę dobra, ja też ze dwa woreczki tutaj, tak? Ja tak okay, biega biegam z tymi workami, ja nie ogarniam. Jak? Jestem taki szybki, że po prostu, wiesz, trochę przejechałem się rowerem. O, myślałem, że nie dam rady, przebiegłem się i nie dawałem rady wziąć worka, ale jednak dałem radę. Jakoś tak energii więcej dzisiaj mam. Sezony tutaj wchodzą w grę? Chyba wchodzą, jeśli chodzi o te warzywa, nie? No właśnie, to będzie bardzo ciekawe, bo tego chyba jeszcze tak na dobrą sprawę nie wiem, czy ktoś sprawdzał, ale ja powiem szczerze, że jeszcze nie udało mi się sprawdzić tego na sezonach, więc... Gdzie jest worek? Tutaj... Zniknął mi worek. No bo wysypałeś go. Gdzie? Ale wysypałeś go na jedno? Nie, no ja nie wysypałem, ja szedłem ścieżką. Słuchajcie, przyznać się, kto ukradł Karolowi worek? Kto miał tu jest na tyle... nawóz 20 litrów, pokazuje. Tu no. Nawóz 19, a tu pokazuje 0. No to wysypało 0. Ci się. Czyli szedłem za blisko pola, nie? Tak, to pewnie tak. Krety. Pewnie oddawać. Wysypało. No dobra, no to dobra. Ja już rozsiałem. Idziemy zobaczyć tam do szopki, bo tutaj w ogóle będą się działy dzikie imprezy, moi drodzy, słuchajcie, nie? Tu jest kłódka. Będzie grillowanie. Patrzcie, mamy wiadro, mamy taczkę, mamy konewkę, są też gumioki, także bardzo fajnie. Mam tutaj taki sprzęt typowo do ogrodu, jest jakiś młotek, jest nawet ręczniki papierowe są. A wychodek mamy tu? No są tam na dole. Wychodek? A nie wiem. Znaczy jest grill, na pewno jest grill, słuchaj, jest huśtawka. Nie, nie ma tutaj. Elegancko jest. Powiem szczerze, mi się podoba. Nie wiem jak wam. O, Karol już zataczkę złapał. Dokładnie. To tak, no. Zobaczmy może właśnie na mapie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten precyzyjny farming. Czy tutaj są dodane te warzywa nasze. Jak widzicie, to warzywa nie są dodane, więc one najprawdopodobniej w żaden sposób nie będą nam wchodziły w ten cykl cały, jeżeli chodzi o wzrosty. Tego, co mi się wydaje. Natomiast... Wiesz co? Zobacz. Jak spojrzysz na ocenę środowiskową, to ocena środowiskowa na ogrodzie również będzie brana pod uwagę, tylko wydaje mi się, że ona raczej będzie zaburzona, jeśli chodzi o ten ogródek nasz. Zrobimy sobie badanie gleby? Bo to tam troszeczkę, to ja zrobię. Zrobiłem badanie gleby, ale nie pokazuje nam tutaj chyba nic na tym. A nie, pokazuje. Jak sobie przybliżysz chyba? Nie, nie pokazuje. Jest coś takiego, tylko widzisz, można zobaczyć, jak wygląda pH, można zobaczyć, jak wygląda azot, aczkolwiek... To chyba nie ma wpływu, nie będzie w żaden sposób... Bo jak patrzę na azot, to na tych polach, które obsiałem,
nawozem, to nic nie ma. Więc to chyba nie będziemy mieli, tak wiesz. Bo to jest traktowane chyba jako szklarnia. Tylko obiekt nad tym jest jakby niewidoczny w żaden sposób. Tak, dokładnie. Dokładnie ja tak. Zastanawiam się, bo jeden z widzów napisał taką informację, że będziemy żałowali tego ogrodu, jak go kupimy. To jest PH, a wapno? Wapno tutaj byśmy siali też, wysiewali? No właśnie, chyba raczej Andy nie dał nam tutaj możliwości rozsiewania wapna, dlatego że tak, furtka została z tej pierwotnej wersji Hofbergmana, czyli to jeszcze przed wydaniem, po takich wewnętrznych testach poszły głosy, że ta furtka jest za szeroka i można było tu wjechać normalnie ciągnikiem i wiecie, działać na tych polach. No i Andy celowo zmniejszył wielkość tego przejazdu, żeby nikt tutaj nie próbował wjeżdżać żadnym sprzętem. No oczywiście istnieje możliwość przerzucenia przez płot jakiegoś ciągnika, wiadomo, ale tak na dobrą sprawę nie mamy tej możliwości. Karol, bierz konewkę, bo przecież musimy to podlać wszystko. Musimy to podlać, tak. Tylko ja się tak zastanawiam, bo a jabłoneczki, jak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o jabłonie, bo tu mamy jabłka. Magazyn jest pusty, brak aktywnej produkcji i budowa magazynu. To jakieś takie informacje mamy przy tym. Należy do mojego gospodarstwa. Ale z tego, co mi się wydaje, to chyba dookoła jabłoń to powinniśmy obornik wywozić, nie? Tu generalnie na tą chwilę nie mamy takiej potrzeby. Tu wystarczy do jabłek na tym etapie mapy, wystarczy nam woda. Więc jeśli tylko dostarczymy wodę tam pod jabłonkę, to na luzaczku będziemy mogli uruchomić tą produkcję i te jabłka będą nam się tam będą rosły, a potem będziemy mogli je zbierać. Ja się zbierać już bardziej w skrzynki, dlatego że ci, którzy pamiętają jeszcze Hofbergmana na przykład z dziewiętnastki, to tam musieliśmy chodzić ze skrzynkami i zbierać te jabłka pod każdą jabłonką, co nie ukrywam było troszeczkę upierdliwe, biorąc pod uwagę to, że w dziewiętnastce ten ogród był naprawdę ogromny. Gdzie ja chodzę posianem. Chciałem na ciebie ja tak się podlewa, bo ja tak jestem chyba nie podlałem. Musisz przechylić konewkę. Zobacz. No i tam usłyszysz wtedy. Troszeczkę wyżej ją chyba musisz po. Czekaj, nawóz jest. No widzisz, no ja wylałem. A ja? A ty nie możesz wylać z tej konewki? A daj mi konewkę, zaraz zobaczymy. No pójdź konewkę. Ja nie mam konewki, ty masz konewkę. Ale ja mówiłem do siebie, żebym puścił konewkę. No dobra. To ty wylałeś? Wydaje mi się, że chyba tak. To spróbuj wylać tutaj. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Spróbujemy z tą konewką. Wiadro mi się. Tak, działa. Ja wylałam. Trzeba ją dość mocno przechylić, praktycznie odwrócić do góry kołami. Słuchajcie, na jeden taki, na jedną taką grządkę, czy też plac, tak, musimy wylać 200 litrów wody. Aczkolwiek nie wszędzie, z tego co mi się wydaje, to nie wszędzie. Zaraz wam powiem, jak to będzie wyglądało. Tu jest 99 litrów już mamy. Ja odnoszę wrażenie, że moje wiadro jest puste. A, wiesz co, ja może za szybko zabierałem to wiadro. Być może. I je musisz podnieść troszeczkę wyżej. Ono musi być uniesione do góry, żeby ono pozwoliło wylać. Nie może być tuż nad glebą, tylko po prostu z góry lejemy, nie? Tak bym to określił. Tutaj już chyba starczy, bo tu już wylaliśmy na to tak, pierwsze. Tak, jest 200. Który w takim wiadrze jest? Czekajcie. 100 litrów. Tak mi się wydaje, że chyba 100 jest. Dobra, coś tutaj
Słychać było, że wylewałem. Szkoda, że jak nosimy, to nie pokazuje, ile mamy w wiadrze, nie? Tak, to, ale to tego nie mieliśmy i niestety w 19. No, tu jest o tyle fajniej jeszcze, że to lustro wody jest troszeczkę lepiej, mam wrażenie, ono jest jaśniejsze, ono jest lepiej widoczne. W 19 mieliśmy sytuację taką, że no, ciężko było określić, czy tam ta woda jest w tym wiadrze, czy go nie ma. No, ale tutaj mamy i wiadro, i konewkę w konewce. Czekaj, bo ja sobie nawet popatrzę, ale nie widzę, tak, nie mam informacji takiej. Dobra, i tutaj już mamy też 200, jak coś. Wow, wyrzuciłem wiadro. Jakoś tak nie mogę, no, się jak... nie mogę się przyzwyczaić do tego noszenia wiadra, nie? Nie wiem, człowiek nie pracuje fizycznie, to się odzwyczaił od ciężkiej roboty. To troszeczkę... Aha! Wygodne się stałeś po prostu. Cały czas tylko w maszynkę, w traktor, pyk, pyk, tutaj przycisk, tak, tu joystick. A tu nagle okazuje się, że trzeba niestety popracować trochę bardziej fizycznie. Dobra, a jabłonie też będziemy podlewać? Słuchajcie, to po prostu jest... Nie, no to szkoda gadać, jabłonie, nie? Więc pewnie, że tak, podlejemy jabłonie. Wiecie, widzowie, bo my jeszcze tutaj mamy taką jedną rzecz, którą na pewno będziemy chcieli sobie na tym Hofbergmanie zrobić. No i to na pewno będzie winnica. I ja wam mogę zagwarantować ze swojej strony, że pierwsze wino to rozdamy widzom. Będzie biba, nie? Pierwszym winobraniu będzie biba. Oczywiście. Powiem tak, winnica tutaj na Hofbergmanie jest rewelacyjna. Ja uważam, że naprawdę miejsce, w którym ona się znajduje i ten pagórkowaty taki teren, no, idealnie pasuje do tej winnicy, więc myślę, że będziemy się tam dobrze bawić, a powiem wam, albo nie powiem wam, poczekacie, powiem wam, jak kupimy winnicę, to wtedy wam powiem, jak fajnie można... Pędzić wino. Można ogarnąć sobie, pędzić wino, ale i ogarnąć pracę na słuchajcie, tam przy tych winoroślach, tak? Bo wiecie, tych winorośli tam jest naprawdę konkretna ilość, więc tych przejazdów takim małym ciągniczkiem jest naprawdę... nie ma już miejsca na wodę? Podlałeś wszystkie te jabłonie? Ja podlałem jedno. Ale wiesz co, to wystarczy jedno podlać. Aha, czyli jedna pije za wszystkich. Już, tak, jedna pije za wszystkich, no podlewamy generalnie teren. No i tutaj mamy... Odłożymy narzędzia. Mamy jeszcze te... A tutaj podlewałeś może? Jeszcze? Bo mamy też winogrona. Krzaczki winogron. A to winogron nie podlewałem. To ja już odstawiłem swoje wiadro, to jak możesz to podlej, dobra? A ja teraz podejdę i pokażę widzom, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie tutaj związane z tym, co my chcemy mieć na którym z naszych pól, także, jeżeli można je tak nazwać, takich, jakby to nazwać, to jest takich małych poletek ogródkowych, niech tak będzie. Dobra, no i teraz możemy mieć oczywiście różnego rodzaju uprawy. Różnego rodzaju uprawy możemy tutaj mieć, słuchajcie, jak widzicie, jest tego bardzo dużo. No tutaj mamy też, jeżeli chodzi o kwestię jabłoni, to też mamy jabłonie. No i teraz co należy zrobić? Żebyśmy mieli jabłka, to my musimy to włączyć. Teraz widzicie, automatycznie została nam pobrana woda, bo to ten ogród działa trochę na takiej samej zasadzie jak szklarnie, to po pierwsze, czy fabryki. Czyli wchodzicie sobie tutaj, no i teraz mamy pole numer 1 na przykład i to jest, z tego co pamiętam, to jest to pierwsze pole po prawej stronie otwórtki. Jeśli się mylę, to zasługuje na wpierdziel. Nie, więc nie wiem, dziadek, co my tutaj będziemy, różnego rodzaju uprawy sobie robimy, tak żebyśmy mieli, wiesz, na zimę coś? Ja myślę, że poszedłbym w kierunku takim, żeby na każdym z tych poletek zrobić osobną uprawę, żeby pokazać, jak to wygląda, a nam się na pewno tutaj przyda każde z warzyw i każde z owoców, także na pewno coś z tym będziemy robić. Powiem ci, że nie da się, bo nie starczy pól.
bo wziąłem pomidory, sałatę, truskawki, ogórek i kalafior. Mamy 5 pól, no i na cebulę nie starczy. No dobra, no ale to zróbmy na razie tak, jak możemy. Mhm. A tu nie wyszło tak, że my mamy na dwóch pomidory. Tu są pomidory. A, tutaj nie, tu nie są pomidory. Ogórek dobra. Chyba, no to, nie? Okay. Tak, tak. No, ogórki też tam mają takie właśnie, wiesz, pędy trzeba wyciągać. Nie, nie wiem, czy kojarzysz? Dokładnie. Sadziłeś kiedyś ogórki? Zdarzyło mi się kilka razy. No, niektórzy robią na pędach, a niektórzy robią tak, że mają po prostu, wiesz, jakby jedną grządkę i pędy rozciągają sobie na przykład na bok, nie? Żeby gdzieś tam te ogórki sobie, mogły te pędy sobie dłużej rosnąć. Jeżeli chodzi o pracę w naszym ogrodzie, to wydaje mi się, że na dzisiaj to i tak już będzie raczej wszystko. My chcieliśmy wam tutaj w dużej mierze zaprezentować, jak to będzie wyglądało. Zbiory pewnie pojawią się w następnym odcinku, albo, znaczy może nie w następnym, tylko jak już będą zbiory, nie? Na takiej zasadzie. Dokładnie. No. Wiesz co, ja bym tylko jeszcze może, bo tutaj gdzie stoimy w tej chwili, to mamy jeszcze winorośla, a skoro ja je podlałem, to jeszcze byśmy tutaj uruchomili winorośla. Tak, jest, faktycznie jest winogronek. Jest. Wchodzimy sobie tutaj też w fabrykę. I musimy zrobić włącz, nie? I też mamy już aktywne. No tak, tutaj już tylko mamy wszystko. Winogrona, słuchajcie, potrzebują trochę więcej wody, bo patrzę, że jak się wejdzie, to nie jest 200 litrów, a 400, to jeszcze dolejemy. Daj, dziadku, ja zaniosę, dziadku. Daj, bo ja już tak się zmachałem naprawdę, że w krzyżu mnie łamie, nie wiem, ja już może wsiądę na rower i będę wracał do domu. Może babcia zrobiła jakąś pyszną kolację. O, może drugie śniadanie, bo kolacja to mamy dopiero 10 godzinę. No dobra. A zmęczyłem się, jakbym cały dzień tutaj w tym ogrodzie przepracował. No, widzów też pewnie interesuje historia tego gospodarstwa. Ogólnie gospodarstwo jest na takiej zasadzie, słuchajcie, że dziadek dostał to po swoim dziadku. Spadek. Tak, w spadku dostał po dziadku. No i teraz ja później będę liczył na spadek po swoim dziadku. I wiecie, musi się starać. Zobaczymy, jak on tu będzie pracował. Idę, zaniosę konawkę też do szopki, nie? Noś. No tak, młody, dawaj. Dobra, mamy też tutaj nawóz, mamy wszystko, mamy wiadro. Konewka i wiadro to one nam się mogą jeszcze przydać chyba na tamtym naszym gospodarstwie. Nie mogę zamknąć tutaj tego. No dobra. Tak, tu są jakieś jeszcze chyba. Coś nie działa do końca. No, poczekam na aktualizację. Także widzowie, jeżeli ktoś by chciał przyjść do nas na szaber, to ostrzegam. My tu puścimy psa. Tu będzie pies pilnował. Właśnie może postawisz budę tutaj dla pieska, co? Żeby nam pilnował na ogrodzie. Mówisz, żeby tutaj postawić... No, to jest dobry pomysł. Dlaczego nie? No, tylko... niech sobie wiesz. O, zobacz, tutaj jest takie miejsce. Na razie na nic nie wykorzystane. Może faktycznie tutaj postawić budę. Ja się obawiam tylko, że Andy w przyszłości to wykorzysta na coś. Miał jakiś pomysł i zostawił specjalnie jakiś teren, wiesz? Ale okej. Okay. No najwyżej... Poczekaj. O, mleczyk. Czekajcie. Postawimy ją. Może tutaj w rogu. O. Jest, będzie pimpek. Cześć, piseczku. No. A gdzie ma miskę? Ma miskę. Mamy mu jeść. Trzeba będzie tutaj mu zrobić trochę jeszcze później. Upiększyć. No. My mu tutaj wykosimy, wiesz, tam jest ta kosiarka taka żyłkowa, więc my mu tutaj wykosimy. Może mu postawimy jakieś ogrodzenie, żeby nie obsrał wszystkiego dookoła. To jest, słuchaj, szkolony piesek, z nim się będzie wychodziło na zewnątrz. Zresztą poczekaj chwilę, zobaczysz, on sam się tutaj rozezna w temacie i sam się wyprowadzi. Dokładnie. Bo ja już tak patrzyłem, zastanawiałem się, czy przejdzie przez płot, przeskoczy, przejdzie, przeniknie, nie wiem. Ale patrz, jak sobie idzie, nie? Zobacz, kurde.
Tak, tak, cwaniak, nie? Spoko, no dokładnie. Dookoła zrobi obejście. Także pamiętajcie, on do furtki dobiega w 3 sekundy. Pytanie, ile czasu wam to zajmuje. Trzymajcie się, widzowie. Do następnego. Trzymajcie. I pamiętajcie, tak jak mówiliśmy, pies zostaje. Dokładnie, także do miłego. Jak ma na imię? Jak ma na imię piesek? Dobra, słuchajcie, ja mam pomysł. Jeszcze na sam koniec, ci, którzy zostali, piszemy w komentarzach, jak pies powinien się nazywać. Tak jest. I zobaczymy. No, albo najczęściej lajkowany komentarz, albo imię, które najczęściej będzie się powtarzało, jak już, nie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. No. Trzymajcie się, mordeczki, do następnego. Hej, hej. Hej.